Witam Panie serdecznie. Dziękuję za przedstawienie. Powiem Wam, że miałam wyzwanie z dzisiejszym tematem, bo nie wiem jak Wy, ale dla mnie temat First Love Yourself to tak dziwnie brzmi, bo w sumie no dobra, kochaj siebie, wszystkie siebie właściwie lubimy, szanujemy i zastanawiałam się, jak do tego podejść, bo kiedyś też miałam wątpliwości, jak właściwie ugryźć ten temat. Natomiast nie chcę Was dzisiaj czegoś uczyć, chyba nie chciałabym też inspirować. Bardziej może zarazić tym, co mnie fascynuje. A mnie od zawsze, od dawna fascynuje to, jak funkcjonują ludzie i jakie mechanizmy nami kierują. I to, co wydaje mi się najistotniejsze przy temacie właśnie takiego bycia dla siebie ważną, bycia dla siebie istotną, może czasem ważniejszą niż inni ludzie, to jest właśnie kwestia tego, żeby nie powielać jakichś schematów czy ograniczeń, które nam w tym przeszkadzają. I ten temat będę chciała dzisiaj poruszyć. Ale na bazie tego, jak widzę, pracując z klientami, czy jak prowadziłam szkolenia, czy nawet teraz, pisząc z autorami książki, prowadząc firmę, jak bardzo dużo jest w nas chęci bycia takimi współczesnymi cyborgami. Możecie rozejrzeć się po sali. Na razie wszyscy wyglądają normalnie, ale zobaczymy, jak się wszyscy czuli, będą się czuli po moim przedstawieniu. A że sama nie czuję się cyborgiem, to pozwolicie, że się wspomogę małymi karteczkami dzisiaj, żeby było trochę łatwiej i żeby to, co chcę Wam pokazać, było bardziej poukładane. Więc w sumie po co nam ten temat, żeby bardziej być dla siebie ważną? Jak Wam się wydaje? Mi pojawiły się takie trzy pytania. Czy któraś z Was, jak możecie to podnieść rękę, chciałaby mieć więcej czasu? Tak dla siebie w ogóle, nie? Jeszcze więcej czasu, nie na zadania, dla siebie. Czy któraś z Was chciałaby być jeszcze trochę bardziej szczęśliwa w życiu i zadowolona? Rozumiem, że te głosy to jest, że raczej tak. A może któraś by chciała być mniej zestresowana? I wiecie co? Właśnie pracując bardzo często z osobami, często z kobietami ambitnymi, które zawodowo się spełniają, rodzinnie się spełniają, robią bardzo dużo rzeczy w życiu, są aktywne, tak? Spędzają ten swój czas bardzo tak efektywnie, okazuje się, że troszkę zmiana tych nawyków, trochę zmiana tych mechanizmów powoduje, że właśnie te trzy rzeczy, bardziej dbając o siebie, możemy osiągnąć. Ale teraz może o tych cyborgach, bo nie wiem, czy jest to Wam znany temat. To jest taka, moim zdaniem, zmora współczesności, czyli taki cyborgus pospolitus, albo inaczej znany Maxi Super Dynamic Extra Digital Cyborg. Tak? Czyli wszystko wpakowane w jeden model. Czyli kim jest tak naprawdę, co charakteryzuje tego naszego współczesnego cyborga, słuchajcie. Tak, to przedłuża. Po pierwsze, nasz cyborg, jaki ma być? Niezawodny, nie? No bo jak cyborg, no to się nie psuje, nie śpi, jeść tam też często nie musi. Jak się zapracuje, to na przykład do toalety zapomni czasem pójść i sobie przypomina, jak już rzeczywiście tak skończy jakieś zadanie, a tak, godzinę temu miałem iść do toalety, ale zapomniałem. W sumie teraz to już mi się często nie chce. O jedzeniu kiedy czasem pamięta? Jak mu ktoś przyniesie, o ktoś tu mówi, wieczorem. O piciu wody? Znacie to? Miałam pić co trochę, a wychodzi, że skończyłam pracę, to dopiero się czegoś napiję. O, widzę, że niektórzy kiwają głowami, więc trafiłam. Co jeszcze? Działa, robi, ma działać zawsze, tak? Nie ma czegoś takiego. Zepsułem się? Nie. Cyborgi działają nieustannie. Nieważne, jak jestem zmęczony, nieważne, ile rzeczy dzisiaj zrobiłem. Przecież wracam do domu i jeszcze trzeba sprzątnąć. Te przykłady, które mówię, to nie są z głowy. Jak myślicie, skąd? Tak, od moich różnych klientek, więc trochę dzisiaj tego będzie.
to też, jak organizowałam takie warsztaty Mapa Marzeń, może któraś z pań kiedyś była, panie wyklejają swoje marzenia. To są marzenia dotyczące kariery, rodziny, finansów, czego jeszcze? Czasem zdrowia czy kondycji. I wiecie, co zauważyłam? Że jeżeli nie podpowiem, żeby na tej mapie marzeń znalazł się jakiś symbol, znalazł się jakiś obrazek dotyczący mnie, tego, kim ja chcę być, jak ja chcę się czuć, okazuje się, że bardzo często patrzymy na różne cele, na nasze marzenia, na różne obszary życia, ale tak jakby nas w nich w ogóle nie było. No bo pomyślcie, robię mapę marzeń, na której nie ma mnie. Jakoś coś tu nie pasuje. I to jest właśnie ta nasza taka wrzucenie się w taką niezawodność, bo trzeba robić różne inne rzeczy. I właśnie, nasz cyborg zapomina dbać o siebie, bo po co? Bo w końcu jest cyborgiem, bo nie ma działać. Co zatem budzi cyborga? No albo stres, albo nie daj Boże, jak coś się dzieje ze zdrowiem, to czasem się przebudzi. Tak, ale to są już sytuacje, kiedy rzeczywiście, można powiedzieć, sytuacje podbramkowe. Więc ja bym chciała, żebyście dzisiaj też pomyślały o tym i może niektóre nawyki zmieniły trochę wcześniej. Nawyki w działaniu i nawyki w myśleniu. Czyli na przykład zastanowiły się, okej, to co, jak ja mogę zadbać o siebie? Gdzie na tej mojej mapie marzeń? Chociaż może jej nie wykleiłyście. Może nigdy nie robiłyście, ale gdzie jestem ja? Jak ja chcę się czuć? Jak ja chcę wyglądać? Nie chodzi mi o wygląd zewnętrzny, tak, pójść na manicure, ale bardziej, czy chcę być uśmiechnięta, czy chcę być promienna, czy chcę być na przykład wyspana, tak? Jak zadbać tutaj o siebie? I powiem wam, że mnie ten cyborgizm, tak dzisiaj się śmiałam, że trochę jestem jak cyborg z tym podłączonym kabelkiem, nie wiem, czy widzicie. Mnie to też oczywiście kiedyś spotkało, więc sobie pomyślałam, nie spanie, co za strata czasu, Jezu, tyle godzin na spanie, to tyle rzeczy można by było zrobić, nie? Miała któraś kiedyś taką myśl? Albo robienie jedzenia, no po prostu ile to czasu zajmuje. I u mnie na przykład dbanie o siebie zmieniło się w sposobie myślenia o tym. I to też pokazuje wielu klientkom, czy klientom, bo to też panów dotyczy, którzy ze mną pracują, czyli na przykład spanie to jest twoja regeneracja. Wiecie, jak działa nasza energia naturalna? Trochę jak taka sinusoida. Czyli im bardziej próbujemy ciągnąć górkę, tak, to nie, że później jest szybki dołek i wracamy, tylko bardziej nam się dołek potem wydłuża, tak? No bo jak górka była dłuższa, ciągnęliśmy i tak próbujemy przeciągnąć i jeszcze trochę na tej energii, no to później dłużej trzeba tą energię regenerować. Więc na przykład doszłam do wniosku, jak się dobrze wyśpię, im szybciej pójdę spać, tym szybciej będę miała więcej energii. Tak? Im lepszy będzie ten sen, tym ja później lepiej będę działać. Im lepsze śniadanie, im bardziej zdrowe sobie przygotuję, im więcej włożę w to dobrej mojej energii, tym więcej energii będę miała na potem. I nagle okazało się, że co? To działa. No i na przykład jeszcze jeden taki, bo to też często słyszę. Tak najprościej można powiedzieć, zadbaj o siebie, żebyś nie padła, tak już obrazowo. Natomiast często mi się zdarza, i ja też miałam takie myślenie, że jej, jak coś odwołam albo przełożę, nie, to tak nieprofesjonalnie, no bo przecież trzeba być niezawodnym tym cyborgiem. I wiecie co? Zadzwoniłam do koleżanki, mówię, słuchaj, padam, zmęczona jestem, nie dam rady dzisiaj się spotkać, dzisiaj to ja potrzebuję leżeć. Ona mówi, super, bo ja też jestem dzisiaj zmęczona. To przełóżmy, tak? Zadzwoniłam innym razem do klienta, mówię, drogi kliencie, no z różnych tam powodów, muszę dzisiejsze spotkanie przełożyć. A on mówi, ja wiesz, bo też miałem do ciebie dzwonić, że dzisiejszy termin to mi tam jednak nie pasuje. I wiecie co, miałam mnóstwo takich sytuacji, kiedy się nagle okazywało, że tym ludziom, tak samo jak mnie, pasuje to, żeby przełożyć spotkanie, albo też chcieli to zrobić,
I nagle się okazało, że moje zadbanie o siebie wcale nie musi być egoistyczne, może być trochę prezentem dla tej drugiej osoby. I czasem jak dzwonię i mówię, wiesz co, no nie dam rady dzisiaj się na przykład spotkać, czy czegoś tam zrobić, ale mówię, potraktuj tego prezent ode mnie i zamiast się ze mną spotykać, to sobie odpocznij. Wiecie, jak koleżanki zaczęły reagować na to? Po pierwsze zaskoczeniem, ale po drugie uśmiechem, bo nigdy im w życiu nikt tak nie powiedział. Czyli można też, nagle się okazuje, że to, na co nam się wyobraża, że musimy być niezawodni, nie jest aż tak niezbędne i nie jest tak źle odbierane, jak nam się wydaje. Ale dobra, lećmy dalej, tak? Czyli zadbaj o siebie, żebyś nie padła. Można czasem odwołać to spotkanie. Dobra. Druga cecha cyborga. Cyborg jest współczesny, nastawiony na cele. I powiem wam przykład jednej z moich klientek, który chyba tak najbardziej obrazowo to pokazuje. Przyszła do mnie dziewczyna, która skończyła studia wymarzone, robiła doktorat wymarzony na wymarzonej uczelni, zaczęła pracować w zawodzie. I przyszła, bo była całkowicie, miała chłopaka, planowali ślub i była całkowicie nieszczęśliwa. I ona mówi, co ze mną jest nie tak, wszystkie moje cele i marzenia zrealizowałam, wszystko się spełniło, a ja nie jestem szczęśliwa. I nagle okazuje się, że cele stały się ważniejsze niż ona. O intuicji to w ogóle można było zapomnieć, tak? I pytanie, ja tego nie wiem, może tak świetnie znacie siebie, może świetnie znacie swoją intuicję i słuchacie siebie, i słuchacie swojego ciała, swojej energii, nie tylko głowy, tak? Ale może to jest pytanie właśnie do was, tak? Na ile cele, które sobie wymyślam, które sobie wymarzę, nagle stają się ważniejsze ode mnie? No i znowu, co nas tutaj budzi najczęściej? Jak myślicie? Stres, problemy ze zdrowiem. No i tak jak w przypadku tej mojej klientki, czasem zdarza się, że sukces nas budzi. Tak? Czyli sukces, który nie przynosi tego, co byśmy chcieli. Czyli tak naprawdę nie daje nam szczęścia. Co tu może pomóc? No najfajniej powiedzieć, poznaj siebie. Akurat mam książkę swoją, Kim jesteś. Zresztą jeszcze dzisiaj do niej wrócę. Czyli trochę lepsze poznanie siebie, trochę lepsze słuchanie siebie na co dzień, sprawdzanie, czy to, co robię, jest rzeczywiście aktualne. Czasem posłuchanie intuicji, czasem posłuchanie ciała. Słuchajcie, mi się też zdarzyło, nie wiem, czy któryś z was się zdarzyło, że uparłam się, będę trenować. Nie, no bo trudno się czasem zmotywować nam do jakichś sportów, do treningów, do ruchu. Ma ktoś tak? Powiedzcie, że ktoś ma. Że nie jestem jedyna. Dobra, uśmiechają się. Ręki nie podnoszą, ale uśmiechają się. To chyba nie jestem jedyna. I też mi się zdarzyła taka sytuacja. Myślę, a gorzej się czuję, ale dobra, pójdę na ten trening, nie? Pójdę, umówiłam się, już jestem zapisana. I słuchajcie, po 15 minutach, może po 10, wyszłam z treningu i nie zdążyłam dojść do szatni. Już leżałam z nogami do góry, bo mi słabo było, tak? Czyli słuchanie naszego ciała, tak samo jak intuicji, jest tutaj bardzo ważne. No i pytanie, czy te cele nadal są aktualne? Bo jeśli czasem coś sobie wymyślamy rok, dwa, pięć, a zdarza mi się słyszeć od klientów, że to cel sprzed 10 lat, ale jak sobie postanowili, no to tak cyborg musi zrobić. No bo to jest cel ustalony i jak to będzie wyglądało, jak nie zrobi? To zastanówcie się, czy na przykład wasze cele, wasze marzenia są nadal aktualne. To jest też sposób zadbania o siebie i trochę bardziej posłuchania siebie. Idziemy dalej. Cyborg musi być, to uwielbiam najbardziej, zdyscyplinowany. Nie? No bo jak sobie coś wyznaczę, to chcę to zrobić. Odwlekanie uważane jest za jedną z najgorszych rzeczy na świecie, tak? No i teraz co tam?
Cyborg jak działa? Zdyscyplinowany, jak sobie wpiszę w kalendarz, to mam to robić od 8 do 10. Nieważne jak się czuję, wpisałem sobie w kalendarz, ma być zrobione. Odhaczone taski na dany dzień. Nieodhaczone, no to wyrzuty sumienia, bo muszę, nie wiem, przepisać albo zrobić kolejnego dnia. To też uważam za jedną z największych chorób, że nagle kawałek papieru, kartka, na której coś napiszemy, albo nasz notes, kalendarz, wywołuje w nas tyle wyrzutów sumienia. No to tak jakbyście powiedziały, że ta kartka rządzi waszymi emocjami. Czy to jest dobre? Tak zadam pytanie. To jest tylko i wyłącznie coś, co ma wam pomagać, wesprzeć was, a niekoniecznie być czymś, gdzie się dodatkowo biczujemy jeszcze, nie? Dokładamy sobie. No i tak, czyli jak zdyscyplinowany, no to że zawsze zmotywowany do swoich zadań jest nasz cyborg. No to jak się dyscyplinujemy? Jak nam się nie chce, no to trzeba się zmusić. A jak znacie to, to jest właśnie ten trening czasami, to są jakieś zadania, które trzeba zrobić. A jak się dyscyplinuje zwierzę? No właśnie się je do czegoś zmusza. Tak? Jak w cyrku sobie kojarzymy, to jakiś bacik tam widzimy. I to jest takie moje pytanie. Ja się zawsze nad tym zastanawiam, jak ktoś mi mówi, a słuchajcie, to jest jakaś choroba, chcę być bardziej zdyscyplinowany. Naprawdę. Mam wrażenie, że pół Polski chce być bardziej zdyscyplinowana. Nie, 90%. Nie wiem, jak na świecie to by było. Ale czy naprawdę chcecie być kimś, kto sam siebie popędza bacikiem? Się zmuszać do czegoś? Więc tu jest pytanie, co innego można zrobić, nie? No bo dają nam takie rozwiązania, żeby się jednak dyscyplinować. Ja uważam, że w ogóle dyscyplinowanie siebie powinno być zakazane. Tak, panie się tu śmieją, tak uważam. Ale co zamiast tego bacika? No słuchajcie, poszukanie prawdziwej motywacji, tak? Jaki jest powód? Po co ja w ogóle chcę to zrobić? Oczywiście tutaj jeszcze dojdzie pewnie, jak coś robię. W jaki sposób, czekajcie, o, w jaki sposób coś robię. Ale najważniejsze, po co? Jak wiecie, po co chcecie coś zrobić, to trzeba was motywować? W ogóle, nie potrzeba nam żadnej zewnętrznej motywacji, nie musimy się zmuszać. Dla jednych to będzie ustalenie sobie, że chcę przebiec maraton i będzie to wystarczający powód dla nich, żeby zacząć biegać. Ale ktoś inny musi sobie to wymyślić z koleżanką. Ktoś jeszcze inny, tak jak jedna z moich znajomych, ustaliła, że pobiegnie jako reprezentantka fundacji, która zbierała pieniądze dla kobiet chorujących na raka na piersi. Tak, raka piersi. Więc to jest tylko pytanie, po co ja mam daną rzecz zrobić? I im lepiej znam siebie, tym łatwiej jest mi to znaleźć. Ale dobra, do motywacji zaraz jeszcze wrócimy. Bo oczywiście nasz cyborg musi być pracowity, a bardziej bym nawet powiedziała zapracowany. Bo dla cyborgów lenistwo to co? Strata czasu, samo zło, życie marnuje, tak? A jak tak, jak mamy, słuchajcie, to też lubię, jej, jak to się często powtarza, ciekawe czy ktoś z was ma, ale nie będę prosić o podniesienie ręki. Odpoczynek, nie? Niby wszyscy wiemy, że czasem trzeba odpocząć, ale odpoczywanie to jest niepracowanie, tak? Nierobienie. A niepracowanie to jest lenistwo. A lenistwo to co? Według cyborga? Zło, tak? W związku z tym, jak tak weźmiemy równanie, to nam wychodzi, że odpoczynek to zło. I słuchajcie, też mi się zdarzają takie rozmowy, kiedy na przykład słyszę, no zróbmy sobie test, co? Która z was na przykład ma wyrzuty sumienia, że sobie, albo miewała, że sobie na przykład 15 albo 20 minut poleży i nic nie porobi, tak? O, tam się nie, o, widzę niektórzy tam między sobą coś tutaj mówią, tak? Drugie, co widzę, odpoczynek, tak zwany wolny weekend. Jak wolny weekend wygląda? No to tak, spotkanie ze znajomymi, wizyta na obiedzie, albo jeszcze lepiej goście na obiedzie, tak? No bo przecież to odpoczynek, nie? Jak goście przychodzą i trzeba przygotować obiad dla, no policzcie sobie ilu osób, tak? Od 4 do 12. Co jeszcze tutaj? A,
przepraszam, jeszcze sprzątanie. Zapomniałam, nie? Bo przecież sobota to sprzątająca. O, widzę, że niektórzy to się wczuwają. Tak. A jeszcze, słuchajcie, zapomniałam o jednym. No przecież trzeba w weekend nadrobić rzeczy, których się nie zdążyło na tygodniu, nie? I nagle się okazuje, że z naszego odpoczynku w weekend robi się plan zadań do odhaczenia. Plan aktywności, tak? I znowu, tak naprawdę, gdzie tam jestem ja, tak? Gdzie tam jestem ja jako człowiek, gdzie tam jest jakaś chwila dla mnie. I wiecie co, mam takie ważną informację na temat tego lenistwa. Nawet potrafię udowodnić. Moim zdaniem lenistwo nie istnieje. Tak? Jak to możliwe? No bo wyobraźcie sobie tego naszego przysłowiowego lenia, albo jak wam się nic nie chce. To co robi ten leń, czy jak wam się nic nie chce, co robicie? Leżymy, tak czytamy na przykład. No ale czytanie, słuchajcie, to już jest czynność, nie? Ale leżenie to w sumie też jest czynność. Więc nagle okazuje się, że nie ma takiego momentu, kiedy tak naprawdę nic absolutnie nie robimy. Bo nawet jeśli leżymy, nawet jeśli czytamy, to są jakieś czynności. I nagle okazuje się, że ja po prostu w danej chwili, zamiast być zmotywowana, no i tu sobie proszę, wpiszcie co chcecie, od, tak, nie wiem, robienia czegoś w pracy, od zrobienia sobie jedzenia, po, nie wiem, sprzątanie czy inne czynności, po prostu w danej chwili jestem bardziej zmotywowany do leżenia, jestem bardziej zmotywowana do czytania książki, niż do tego, żeby zrobić daną rzecz. Więc tak naprawdę lenistwo jest tylko moją wymówką. No bo łatwo jest powiedzieć, a jestem leniwy, nie chce mi się, to nie robię. Dużo trudniej pomyśleć, okej, czyli skoro w tej chwili leżenie jest dla mnie ważniejsze niż robienie jakiejś rzeczy, tak, to na przykład po co miałbym robić tą rzecz, co by mnie mogło zmotywować, albo jak zrobić tą rzecz. I tak sobie pomyślałam, że zobaczcie, leżę i myślę sobie o Jezu, gotowanie obiadu na przykład, tak? I sobie od razu to wydłużam w głowie, że to tyle czasu, tyle rzeczy trzeba zrobić, a od razu dla wszystkich i tak dalej. A jakby tak zmienić sposób? Jak sobie tak pomyślicie, a jakbym tak zamiast tego gotowania to wstała i zadzwoniła na przykład, no i nie wiem, na przykład po sushi z Lublinianki. Jakoś tak się to przyjemniejsze robi. Jest większa motywacja? No albo po, co lubicie, polskie jedzenie, pizzę, każdy lubi coś innego, tak? Nagle się okazuje, że to, co sobie wymyślimy, sposób, jak coś wykonamy, może też spowodować, że nam się bardziej chce. Więc zamiast tego, żeby nie biczować się, że jestem leniwy, to warto tutaj pomyśleć, że lenistwo nie istnieje. To jest tylko wybór tego, co w danej chwili chcemy robić. No i została nam piąta cecha naszego cyborga, którą na pewno znacie. Cyborg jest przecież perfekcyjny, tak? No cyborg ma, nie może mieć jakichś wad w ogóle, no, tu nie ma nawet co dodawać, nie? Profesjonalny w każdym calu, zawsze przygotowany, w każdej roli najlepszy. Ale to się też przekłada na innych ludzi. Tu chciałam wam zaproponować jedno z ćwiczeń z książki. Jak któraś chce, może zapisać, ale można też zrobić w głowie. Pomyślcie o jakiejś jednej ważnej osobie w waszym życiu. Na razie jedna, będą zaraz dalsze. I teraz pomyślcie, gdybyście miały być takie idealne według tej osoby, to jakie miałybyście być, co miałybyście robić, jak się zachowywać? Jest jakiś obraz w głowie? Coś się pojawia? Dobra, to teraz wybierzmy jakąś drugą ważną osobę, ale może z innego obszaru życia. Czyli jak wybrałyście kogoś z życia osobistego, to wybierzcie kogoś na przykład teraz z pracy. Kogoś, kto jest dla was ważny, z czyim zdaniem się liczycie. To gdybyście dla tej osoby miały być idealne, to jakby to miało wyglądać, nie?
Czyli na przykład tak, babcia moja to by chciała, żebym pracowała najchętniej na etacie, najlepiej w urzędzie. Do tej pory mi wypomina, że nie pracuję w urzędzie. I oczywiście w międzyczasie jeszcze miałam z piątkę dzieci, jak dobrze pójdzie. Tak, szef co by chciał? Żeby pracować, tak, mieć zawsze czas na nadgodziny i wszystko. Teraz jeszcze dołóżmy do tego, nie wiem, męża, chłopaka czy kogoś bliskiego. Jakie ma oczekiwania? Że w pracy jak najmniej czasu, tak? Kogo jeszcze tam dołożymy? Jakąś przyjaciółkę, no to dla przyjaciółki oczywiście zawsze mamy czas. Chętnie z nią pogadamy. No jak dzwoni, to raczej zmęczone nie jesteśmy, chyba że ona ma ochotę pomarudzić razem z nami i się powentylować. No jeszcze z jedną osobę. Kogo można wziąć? Dziecko kochane, nie? Dziecko, na przykład. Jak nie macie dzieci, to nie wiem, brata na przykład albo siostry wybierzcie. To jakie oczekiwania ono ma do was? Jakie co do waszej dyspozycyjności, do waszego nastroju, do waszej energii w życiu, do tego, co robicie po południu na przykład. Ile macie czasu dla niego? No i teraz weźcie te 5 oczekiwań. A przepraszam, jeszcze jedno zrobimy. Wasze wyobrażenie was samych. Jeszcze dodajmy je. Ja tak specjalnie daję chwilę. I teraz sklejmy to w jedną osobę, która ma spełniać wszystkie te oczekiwania. Co tam wyszło? Cyborg, nie? Ja to mówię, że jak nie jesteś transformersem albo nie potrafisz się sklonować, no to chyba nie da rady tego wszystkiego spełnić. I to jest też jedna właśnie z tych rzeczy, która moim zdaniem bardzo pokazuje, uświadamia, jak często chcemy być perfekcyjni dla różnych osób i spełniać różne oczekiwania, a z drugiej strony no po prostu w jednym człowieku nie da się tego zrobić. Ale mam też dla was dobrą wiadomość z tym związaną. Lubimy się etykietować jakimiś słowami. Na przykład jestem asertywna, albo jestem zorganizowana, albo jestem niezorganizowana, albo jestem pracowita lub niepracowita, leniwa, inteligentna. Lubimy? Mamy taką tendencję. I wiecie co? A czy nie jest czasami tak, że nie wiem, rano jesteście pracowite, a po południu leniwe? Jest tak, że nie wiem, do kelnera w restauracji potraficie być asertywny i upomnieć się o swoje, ale jak nie wiem, w pracy coś chcecie załatwić, to absolutnie nieasertywność wychodzi. Bywa? Na imprezie ze znajomymi jesteście super ekstrawertyczne, ale jak przychodzi do wyjścia na scenę, to lepiej poczytać z kartki. Zobaczcie, tak naprawdę rzadko kiedy jesteśmy na 100% jacyś. Właśnie nawet ekstrawertyzm i introwertyzm, które są uważane tak powszechnie, że jestem albo taki, jesteśmy w jakimś stopniu introwertyczni i w jakimś stopniu ekstrawertyczni. Więc tak naprawdę, jakby na to popatrzeć, to my jesteśmy po prostu przez cały czas na 100%. Tylko 40 mamy jednego, a 60 drugiego. Albo częściej robimy tak, rzadziej tak. Mamy pewne tendencje do zachowań, ale tak naprawdę w naszych zasobach osobistych są i jedne, i drugie zachowania. Czasem bywam zorganizowana, czasem nie. To teraz się odwołam do waszych chłopaków, mężów. Macie tak, że jak wy jesteście, to na przykład nic w domu nie potrafi znaleźć. O, to nie jestem jedyna. Ale jak was nie ma, to znajdzie. No ewentualnie zadzwoni, nie dodzwoni się i znajdzie. Tak? Czyli okazuje się, że pewne zasoby mamy w sobie. Ja to się, tak, czasem się śmieję, że jak koło mnie jest jakiś bohater, to ja się boję pająków. Ale jak jest koleżanka, która się bardziej boi, to kto jest bohaterem? No ja. Czyli mamy dostęp do tych wszystkich zasobów, ale nie musimy być perfekcyjni w jakimś kierunku. Czasem przydaje się jedno, czasem przydaje się drugie. A, i mam dla was taki fajny test. Więc jak myślicie coś o sobie, o Boże, znowu taka niezorganizowana jestem i w ogóle znowu mi nie wyszło, nie nadaje się do tego,
to zastanówcie się, czy to, co sobie myślicie, to, co sobie mówicie, powiedziałybyście swojej przyjaciółce? Albo czy byście pozwoliły, żeby ona w taki sposób o sobie mówiła, a wy tego słuchacie? Albo jak byście zareagowały, gdyby ktoś o bliskiej waszej osobie, to może być przyjaciółka, powiedzmy, że bo tak będzie to przyjaciółka, gdyby ktoś tak o niej powiedział, jak byście zareagowały? Jako, no tam opowiadała o jakiejś historii, jakiś, wiecie, konflikt, w sensie mały jakiś tam problem. I ona mówi, oj, bo ja taka głupia jestem. Ja mówię, wiesz, nie obrażaj mojej przyjaciółki. Więc teraz czemu mamy to stosować do przyjaciół czy do bliskich nas osób, a nie stosujemy tego wobec siebie? Czyli potrafimy sobie dowalić krytyką, a zapominamy o tym, że komuś innemu ani sami byśmy tak nie powiedzieli, ani sami nie pozwolilibyśmy tak mówić. Dlatego to zdanie, czy tak naprawdę powiedziałabyś to swojej przyjaciółce, też zostawiam wam. Bo wracając do tego hasła First Love Yourself, to jest właśnie idea, żeby siebie traktować równie dobrze, przynajmniej równie dobrze, jak innych ludzi, dbając o siebie. Jeśli dbam tak o moich bliskich, to żeby zadbać też właśnie o siebie. Zatem pytanie, czy wolę być człowiekiem, czy cyborgiem? Czy wolę żyć i korzystać z życia, czy wolę realizować cele i spełniać plany? Czy wolę być pełna emocji, różnych, czasem tych przyjemniejszych, czasem może mniej przyjemnych? Czy też wolę cyborgowatą perfekcyjność i obojętność? I z takim pytaniem was dzisiaj chciałabym zostawić. W związku z tym, że mamy pewne tam prezenty dla was w loterii, ale pomyślałyśmy, że zrobimy jeszcze inny prezent od nas, to jeśli będą panie dzisiaj u nas na stoisku i będą coś kupowały, to każda z pań otrzyma dodatkowo dostęp do 4 godzin nagrań webinarów właśnie w tych tematach. Właśnie takich rozmów moich rozwojowych z Martą Kain, które autorką książki Co lepsze jesteś ważna, które właśnie poruszają te tematy, a dla wszystkich pań mamy zniżkę na hasło Lublinianka 20% w sklepie osmpower.pl. Także zapraszam serdecznie. A jeśli któraś z pań ma pytania w temacie tego, o czym mówiłam, albo coś się zaintrygowało, albo po prostu ma ochotę porozmawiać, to jesteśmy do waszej dyspozycji do końca eventu. Bardzo wam dziękuję.